Rozumiem, że do pytań. A przepraszam, jeszcze pani marszałek w trybie sprostowania. Ja bardzo chciałam prosić pana posła Winnickiego, żeby zostawił moją rodzinę, mojego dziadka w spokoju. Był osobą bardzo tolerancyjną i dbał o to, żeby wszyscy mogli się pomieścić i wspólnie działać. I chciałabym, żeby nie mówił nieprawdy, ponieważ Rada Warszawy nie przyjęła decyzji o usunięciu nazwy Romana Dmowskiego, tylko przyjęła petycję obywatelską. Należy przyjmować petycję obywatelską i słuchać tego, co mówią mieszkańcy Warszawy. Taka jest rola radnych, dlatego prosiłabym nie wprowadzać ludzi w błąd. Dziękuję.